Teraz wizyta na Bielanach. W hali Centrum Sportu i Rekreacji przy Lindego odbył się kolejny, czwarty już etap imprezy pod nazwą Wioślarski Tytan Warszawy. Akcja organizowana przez WTW skierowana jest do uczniów stołecznych szkół gimnazjalnych. To promocja sportu, promocja wioślarstwa, aktywności WTW. My szukamy naszych następnych mistrzów świata. Tym razem organizatorzy zaprosili do zawodów szkoły z Bielan i Bemowa. Młodzież rywalizująca w kilku kategoriach ochoczo przyjęła wyzwanie. Uczestnicy musieli pokonać w jak najkrótszym czasie 500-metrowy dystans na ergometrze wioślarskim. Zwycięzcy wezmą udział w wielkim finale, który 11 czerwca odbędzie się w hali Koło na Woli. Bardzo męczący sport przede wszystkim. Nie miałam jeszcze doświadczenia z takim ciężkim sportem. No, ale warto było. Bardzo fajnie, duża rywalizacja. No i oczywiście ciężko. Gościem specjalnym eliminacji na Bielanach była Joanna Leszczyńska, brązowa medalistka Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Bardzo akcja mi się podoba naszego klubu, ponieważ dzieci zobaczą, na czym polega wioślarstwo, a nóż widelec im się spodoba, bo od razu rywalizacja, a dzieci lubią to najbardziej. Więc mam nadzieję, że nasz klub zdobędzie jakiś świeży i mocny narybek. Kolejna edycja wioślarskiego Tytana Warszawy 7 maja w hali Osiru Śródmieście przy Polnej.